Sosnowcu Porąbce powstało największe w regionie centrum hospicyjne. Zagłębiowskie Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego, bo tak brzmi jego oficjalna nazwa, funkcjonuje dzięki adaptacji i rozbudowie budynku dawnej szkoły. Hospicjum stacjonarne to jest cały kompleks opiekuńczy, który obejmuje zarówno część do opieki stacjonarnej, czyli całodobowej, część do opieki dziennej, kilkugodzinnej, wspierającej czy wspomagającej, wyręczającej rodzinę i opiekunów. Jest również część wolontariatu, jest kilka pomieszczeń przeznaczonych na rehabilitację i takie programy usprawniające osoby chore i zależne. Opiekę nad chorymi sprawować będzie cały zespół ludzi. Do tej pory jeszcze nie wiemy do końca, ile w 100% będzie osób, które będą pracować, jednak na skład zespołu hospicyjnego i tego Zagłębiowskiego Centrum Wsparcia będą wchodzić lekarze, pielęgniarki, wolontariusze, także pracownicy socjalni, także osoby pomagające dalej w domach, bo ta opieka nie będzie się zmieniać, dalej będziemy prowadzić hospicjum domowe, a także pracownicy tutaj administracyjni. Koszt inwestycji wyniósł prawie 10 milionów złotych. SK Info.